naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Już od pewnego czasu w naszym zborze rozważamy temat, czy właściwie osobę Ducha Świętego. I chciałbym w tym temacie osoby Ducha Świętego pozostawać. Jest to bardzo, bardzo ważny temat. Uważam, że bardzo niedoceniony temat, jeśli chodzi o rolę Ducha Świętego w życiu Kościoła. My wiemy, że Duch Święty, kiedy został wylany, On zaczął prowadzić Kościół, On zapoczątkował Kościół, można powiedzieć, to właśnie Duch Święty był tym motorem życia wszystkich wierzących, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Bóg Ojciec jest tym, który zaplanował zbawienie. Pan Jezus był tym, który wykonał to zbawienie, a Duch Święty jest tym, który kieruje wszystkich w stronę tego zbawienia, pokazuje na to zbawienie. I właśnie ten Duch Święty jest dany nam kościołowi po to, aby wspomóc kościół aby wspomóc Kościół w tym, aby to zbawienie było proklamowane w mocy, w, w sile, w mocy Ducha Świętego, aby ci, którzy jeszcze nie wierzą, aby mogli uwierzyć. I dlatego jest to bardzo ważny temat, jeśli chodzi o Ducha Świętego i e, chciałbym, abyśmy dzisiaj e, chcieli być zachęceni do tego, aby mieć taką naprawdę relację i oczekiwać na Ducha Świętego, odnowić jak gdyby relację z Duchem Świętym po to, abyśmy byli ubogosławieni tym, co on ma dla nas. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o Duchu Świętym, jak gdyby troszeczkę odkryć naturę Ducha Świętego, kim on jest i tylko właściwie jedną cechę Ducha Świętego chciałbym dzisiaj uwydatnić i chciałbym, żebyśmy to zapamiętali. Wiecie, Duch Święty w różnoraki sposób działa w naszym życiu i przez nasze życie. Jego obecność w nas i Jego, jego działanie przez nas, czyli Jego namaszczenie, objawia się... W specyficzny sposób, ja chciałbym powiedzieć, że jest to jak gdyby coś, co przeważa w całym naszym życiu to działanie właśnie Ducha Świętego. I tą, tą rzeczą,, którą, która jest, która, która towarzyszy nam na wskutek działania Ducha Świętego, jest to, co Pan Jezus powiedział o Duchu Świętym, jak on nazwał go, i jak zauważamy w Ewangeliach, szczególnie jak Pan Jezus mówił o Duchu Świętym głównie jako o pocieszycielu. I dzisiaj, właśnie, chciałbym mówić o Duchu Świętym jako o pocieszycielu, i to właśnie to pocieszenie, to ogromne pocieszenie, ta zachęta, to jest coś, co przede wszystkim emanuje. Z ludzi, którzy są wypełnieni Duchem Świętym, emanuje właśnie w ludziach wierzących i Duch Święty jest właśnie nazwany jako Pocieszyciel przez Pana Jezusa. Przede wszystkim oczywiście ma jeszcze inne odniesienia jako Duch prawdy, prawda? jako ten, który się wstawia, i tak dalej, w modlitwach naszych, ale ja dzisiaj chciałbym właśnie zwrócić na tą, na tą, jak gdyby, na tą część natury Ducha Świętego jako pocieszycielu. Wiecie, wczoraj moja córka zawołała mnie do, do, do siebie, do pokoju i mówi, że zniknęła jej w komputerze wyszukiwarka Google. Nie? I, I ja od razu no, nie mogłem jej pomóc, więc szybko zawołałem Szymona. E, minęło 5 sekund i już wszystko gotowe. Nie? <grym, zbyt wytkujesz> Wiadomo o co chodzi. Więc w tym momencie bardzo się uradowaliśmy z tego, ucieszyliśmy się, nasze serca były pocieszone, oczywiście takimi przyziemnymi rzeczami, ale od razu usłyszałem tam z tyłu głowy taki głos, właśnie Ducha Świętego, mówi: Takim pocieszycielem ja jestem dla Kościoła jestem instruktorem, pomocnikiem, nauczycielem. Wprowadzam Kościół we wszelką prawdę, żebyście nie musieli się martwić. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, to ja jestem po to właśnie, aby wam to wszystko wytłumaczyć, aby wam to wszystko przedstawić. Taka jest moja rola w Kościele, aby przypomnieć Słowo, aby wprowadzić we wszelką prawdę. Po to, aby wasze serca były przede wszystkim pocieszone, żeby, żebyście nie musieli żyć w jakiejś niepewności, tak jak ja byłem niepewny, no jak to tu naprawić? A to było takie proste, nie? Pięć sekund wystarczyło i już było wszystko zrobione. I kochani Duch Święty jest właśnie takim, który przychodzi, aby nas pocieszać w tych różnych naszych sytuacjach, z którymi się spotykamy, po to, abyśmy nie żyli w jakimś, w jakimś zamieszaniu, w jakiejś niepewności, ale abyśmy mogli po prostu być pocieszeni, rozradowani wewnątrz, że mamy takie wsparcie, niesamowite wsparcie, że mamy takiego osobistego trenera, instruktora, nauczyciela, który nas po prostu prowadzi przez to życie, że nie zostawiliśmy my na tej ziemi e, sierotami, jak Pan Jezus mówił. Ale ja Wam, Pan Jezus mówi, ja Wam pośle innego pocieszyciela, ducha świętego. Nie zostawię Was sierotami, a więc nie będziecie takimi, którzy e, nie będziecie, no, będziecie zdani tylko na siebie, tak jak sieroty zdane, prawda, bez rodziców, to wiemy, jak te sieroty, one się zachowują. A więc duch święty jest tym, który jest z nami. I w miarę, jak będziemy posuwać się dalej, będziemy odkrywać w jaki sposób on nas pociesza jak, jak, w jaki sposób On wpływa na, na nas jako pocieszyciel. W Ewangelii Jana w pierwszym, roz, w pierwszym liście, przepraszam, nie w Ewangelii, ale w pierwszym liście tego samego Ewangelisty, że są w drugim rozdziale w dwudziestym wierszu jest powiedziane, że wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Wiecie, to jest właśnie to, macie namaszczenie od Ducha Świętego i wiecie wszystko. Wow. Wiecie wszystko czy na pewno? Przecież nasze poznanie jest cząstkowe, prawda? Cząstkowa nasza wiedza, cząstkowe nasze poznanie, a tutaj pisze, że wa, wy wiecie wszystko. To jest niesamowite, po prostu namaszczenie Ducha Świętego. Jeśli mamy namaszczenie Ducha Świętego, to ja to rozumiem w ten sposób, że na daną chwilę, w której się znajduję, będę miał wszystko, co mi będzie potrzebne do zrozumienia, do tego, żeby w danej momencie, w danej chwili mieć to, czego potrzebuję. Amen? Tak, na daną chwilę będę mieć wszystko. Duch Święty mi to zagwarantuje. Pamiętacie, kiedy pa, Pan Jezus mówił nie martwcie się, co będziecie mówić, bo w tej godzinie Duch Święty wadam, wa, da wam słowa, które będziecie mówić. I to nie wy, ale Duch będzie przez was mówił. W tej godzinie, której będziecie potrzebować, wiedzieć, co powiedzieć. A więc na daną, na dany, na daną moment, a w pierwszym liście Jana 2.27 czytamy ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w Was i nie potrzebujecie, aby Was ktoś uczył, lecz jak namaszczenie Jego poucza Was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem i jak Was nauczyło, tak w Nim trwajcie. E, tu jest właśnie mowa o tym namaszczeniu. Które nas poucza, to namaszczenie Ducha Świętego nas poucza, cały czas poucza nas i mamy trwać w tym, czyli być podłączeni do źródła Ducha Świętego cały czas, trwać w tym namaszczeniu, wchodzeniu w Duchu Świętym. I teraz chciałbym, abyśmy się zastanowili, co jest takim właśnie widzialnym, wręcz fizycznym znakiem tego namaszczenia. E Fizycznym znakiem tego namaszczenia, że ja wiem, że e, Duch Święty jest we mnie, że ja po prostu czuję Jego obecność i po prostu przeżywam to namaszczenie, że mogę powiedzieć: tak, ja jestem w tym namaszczeniu. Jaki jest fizyczny znak tego, czy możemy odczuwać takie fizyczne, wręcz e, od, mieć takie fizyczne znaki tego namaszczenia? Przeczytajmy Izajasza, 61 rozdział, i tutaj mamy odpowiedź. Co jest takim namaszczeniem? Przepraszam, coś takim zwidzialnym wręcz znakiem tego namaszczenia. Tutaj jest proroctwo, które dotyczyło naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdyż on później to, to, to samo słowo cytuje w Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale. I tutaj mamy takie słowa. Duch wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Do tego miejsca. Kochani, to, co chciałem zwrócić uwagę, to, co tutaj się przebija, to przede wszystkim słowo pocieszenie, radość, e e radość, pieśń chwały Olejek radości, pocieszenie. Abym dał pocieszenie wszystkim zasmuconym. Kochani, duch święty, kiedy wstępuje na człowieka, kiedy wstępuje na nas, to jego celem będzie to, abyśmy przynieśli pocieszenie dla tych, którzy są zasmuceni, tych, którzy przeżywają jakiekolwiek zwątpienie, jakiś smutek, rezygnację, apatię. Bóg chce, abyśmy przynieśli pocieszenie, abyśmy przynieśli radość, abyśmy przynieśli właśnie tą radość. I Pan Bóg również, kiedy jest powiedziane o Panu Jezusie, jest, czytamy w liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, jest tam zapowiedź tego, zapowiedź Pana Jezusa Chrystusa, i w pierwszym rozdziale ósmy. I dziewiąty werset czytamy takie słowa. Lecz do Syna tron twój, o Boże na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość. I to jest mowa o Panu Jezusie, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego stowarzyszy Twoich. Właśnie kiedy mówimy o namaszczeniu, kiedy mówimy o tym, że ktoś jest namaszczony, to podstawowa cecha takiej osoby jest taka, która była w życiu Pana Jezusa Chrystusa. Jest to olejek wesela, olejek radości. To, co czytaliśmy właśnie w Izajaszu 61. Abym dał łaczącym nad zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I dlatego to jest tak bardzo ważne, ponieważ pocieszenie, radość, wesele to jest efekt obecności i namaszczenia Ducha Świętego w naszym życiu. I stąd Duch Święty jest nazwany przede wszystkim jako kto? Jako pocieszyciel. Jako pocieszyciel, bo to jest jego podstawowa rola. Nic nas tak nie pocieszy, nawet wygrany milion, jak to właśnie, że obecność Ducha Świętego jest w nas. Kiedy Duch Święty stąpił w Dzień, e, dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy mówili, że chyba młodem winem się na, e, upili. Dlaczego? Ja nie wiem, jak to jest, e, bo nie, no. W, ale wiem jak, wiem, jak widziałem wielu, którzy się upili e, i wiem, że jakaś tam namiastka radości w tym wszystkim było, tak? Ale widocznie to, że oni tak powiedzieli o nich, to wynikało właśnie z tej postawy, którą oni reprezentowali, kiedy Duch Święty stąpił, a mianowicie z tego, że musieli być bardzo weseli i radośni. Musieli być bardzo weseli i radośni. Oni po prostu musieli pląsać, oni musieli po prostu no, przeżywać taką wielką radość. I myślę, ja to mówię oczywiście w odniesieniu od, do, do yy, tych, którzy po raz pierwszy to przeżyli, ale nie muszę tak daleko sięgać, bo wiem, jak to było w moim przypadku. Że to, co przeżyłem, kiedy przeżyłem Chrzest w Duchu Świętym, to przede wszystkim błogość obecności i radość, radość obecności Bożej. Taka niesamowita akceptacja ze strony Bożej, że po prostu czułem się tak akceptowany, tak radosny, tak, tak kochany w momencie, kiedy mnie Duch Święty napełnił, że po prostu większego szczęścia nie można sobie wyobrazić. I dlatego Duch Święty jako Pocieszyciel to wewnętrzne zadowolenie, pocieszenie wynika właśnie ze świadomości, z przeżywania obecności Ducha Świętego, tej Bożej obecności. My jako tako ludzie nie czujemy się godni tego, żeby Pan Bóg wypełniał nas i żeby nam dawał przeżywać taką niesamowitą radość i taką obecność nie, nie czujemy się godni, ale to tym bardziej, to tym bardziej tak dla nas niesamowicie przemawia jaki Bóg jest dobry, że skoro ja taki niegodny, bo nie jestem godny, ale dzięki właśnie łasce Pana Jezusa Chrystusa przez to, co on zrobił na krzyżu, napełnienie Duchem Świętym to jest konsekwencja mojego nawrócenia, i tego, że chcę iść za Bogiem, ponieważ Bóg wie, że bez Ducha Świętego w tym życiu będzie mi bardzo trudno, bardzo trudno. I dlatego potrzebuję tego, tego yy, pocieszyciela, tego pomocnika tego który jest zawsze ze mną, tak jak pan Jezus powiedział: "Nie będziecie sami, nie zostawię was sierotami, będę z wami", ale musicie właśnie czekać na jego moc, na moc Ducha Świętego, aby on was w sposób ponadnaturalny prowadził przez to życie, aby was pocieszał w sytuacjach, które wydają się beznadziejne. Będziecie tego potrzebować nie tylko w sytuacjach, kiedy będzie trzeba przyjąć postawę obrony, ale będziecie również potrzebować to, dlatego, ponieważ moc ducha świętego będzie wam dawać odwagę, aby iść do ataku. Nie tylko do obrony, ale i do ataku. A więc Pan Jezus, Pan Jezus powiedział, że duch święty będzie Was niesamowicie pocieszał wewnętrz, wewnątrz Waszego serca, w Waszym duchu ponieważ Jego obecność jest po prostu, no nie wiem, brakuje mi tu słowa, ale po prostu to jest pocieszenie, to jest radość, to jest po prostu y, niesamowite zadowolenie i, 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 i wesele. Obecność właśnie Ducha Świętego to sprawia. Y, ale pocieszenie Ducha Świętego nie wynika tylko z Jego obecności. Bo jedna rzecz to jest obecność Ducha Świętego w nas, kiedy przeżywamy Ducha Świętego, kiedy odczuwamy Jego obecność, kiedy wręcz fizycznie odczuwamy Bożą obecność, ale również to pocieszenie Ducha Świętego wynika również z tego, poprzez działanie, jakie On czyni w naszym życiu, poprzez to, w jaki sposób On nas prowadzi w tym życiu. Pan Jezus, znaczy apostoł Paweł powiada, że, że dziećmi bożymi są ci, których Duch Święty prowadzi. I dlatego tak bardzo to jest ważne, abyśmy dostrzegali na każdym kroku właśnie Jego prowadzenie, abyśmy zwracali uwagę nawet na te małe szczegóły w naszym życiu. Kiedyś Bóg mówił do mnie, abym zwracał uwagę na te małe rzeczy, na prowadzenie w tych małych rzeczach. Dlatego, że życie nasze składa się naprawdę z takich malutkich rzeczy. My tylko zwracamy uwagę na takie duże, wow, jakieś wielkie rzeczy, ale Bóg chce, żebyśmy zwracali nawet na te małe rzeczy, jak On nas prowadzi, jak On wszystko zazębia w jedną całość, żebyśmy się mogli tym cieszyć i rozkoszować, właśnie tymi małymi rzeczami. Naprawdę, kiedyś tak to obserwowałem i mówię, Boże, to jest po prostu niesamowite, jak Ty prowadzisz w takich małych rzeczach. A ja tego może nie, za, nie dostrzegałem wcześniej. A więc jego pocieszenie nie tylko wynika z obecności, że jest przy nas, że jest w nas, ale również z tego, w jaki sposób on nas prowadzi. W jaki sposób on nas prowadzi? E, jego podstawową rolą jest pocieszanie, ale to pocieszenie jest właśnie poprzez to, że on. Przypomina nam to, co Pan Jezus mówił, przypomina nam Słowo Boże i wprowadza nas we wszelką prawdę. Tak jest napisane w Ewangelii Jana. E... Możemy się zagubić w życiu, nie znając odpowiedzi na, na, na nasze pytania, na innych pytania, ale Duch Święty je odkrywa. Odkrywa te, te, te tajemnice, które są przed nami, Duch Święty odkrywa. I on przypomina nam pewne tajemnice, przypomina nam obietnice, które nas ożywiają. Tak jak Psalm 119, 50 werset mówi, to jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica Twoja mnie ożywia. A więc to jest pociecha, że kiedy jestem w trudnej sytuacji jakiejś, nagle jak. Błyskawica przychodzi do mnie obietnica, która po prostu mnie ożywia, pociesza i, i czuję się tym niesamowicie zachęcony. E... I zrozumienie tej tajemnicy, tej Bożej Woli jest takie niesamowicie wyzwalające. Po prostu Bóg, poprzez to, że objawia nam swoje słodkie tajemnice, swoją wolę, wyjaśnia nam pewne rzeczy, sprawia, że nie musimy się bać tego, co jest przed nami. Po prostu jesteśmy świadomi tego, że Bóg toruje naszą drogę, że On idzie przed nami i On nam pokazuje i mówi nam to, to, to. Będziecie. To spotykać, czy to będziesz przechodził. Przygotowuje nas na pewne etapy. I, wiecie, jest wiele obietnic, które, które mamy w Bożym Słowie. Apostoł Paweł je wiele razy cytował, i on mówi, na przykład, mówi: Albowiem jestem tego pewien. I Duch Święty da, wadaśnie daje nam taką pewność, że, że w danym momencie, przez co przechodzimy, nic nam się złego nie stanie. I jest powiedziane: Nic nas nie rozłączy od miłości Bożej. To są takie tylko przykładowe obietnice. Nic, ani śmierć, ani życie, ani trudności, nic nas nie rozłączy od miłości Bożej. Albowiem jestem tego pewien, że Ten, który rozpoczął was, w nas dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do końca. Następna, następna obietnica. Wiecie, wiele, wiele mamy takich obietnic, które, i, i, które są nam przypominane w różnych chwilach naszego życia i myślę, że to wielu z Was to przeży, przeżyło, przeżywa. Ja to osobiście też przeżywam. Pamiętam kiedyś, e, chodząc tutaj do szkoły, do technikum w Ustroniu, e, bardzo nie lubiałem oczywiście sprawdzianów. No, było to stresujące. Do dziś mi się nie, nieraz, jak się mi jakiś sen śni, że ma być sprawdzian, to zdaję sobie sprawę, że, że ja przecież nic nie umiem, bo już tyle lat minęło. I e, ale było to w pewnym, w pewnym sensie takie no, bardzo takie stresujące, szczególnie tam z niektórych przedmiotów. I wiecie, ale już wtedy byłem osobą wierzącą i Duch Święty, pamiętam jak Duch Święty mi zawsze mówił, nie martw się, to się kiedyś skończy. I się skończyło. <taki> takie proste pocieszenie, nie martw się, to się kiedyś skończy. Musisz przez to przejść. I się skończyło. I wiecie, to było tak mocne, że ja dokładnie pamiętam w którym miejscu mi Duch Święty to powiedział, a to było już około 30 ponad lat temu. Ja wiem, gdzie mi to Duch Święty powiedział. Koło delicji, tam gdzie są delicje. Znacie ustroń, wiecie, gdzie są delicje. W tamtym miejscu mi to Duch Święty powiedział i ja to do dziś pamiętam. To było tak mocne. Nie, nie martwcie, się, to się kiedyś skończy. Musisz przez to przejść. A więc kiedy przeżywamy trudne chwile, Duch Święty mówi nam często, wy, wytrwaj. To, przez co przechodzisz, to się kiedyś skończy. Trudności przeminą, jakieś uciski, niedogodności przeminą. Musisz to przejść, musisz to przejść. Jak to przejdziesz, to będziesz miał przed sobą nową perspektywę. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu, e, właściwie kiedy miał iść na śmierć krzyżową? To jest powiedziane, że Pan Jezus wycierpiał krzyż ze względu na czekającą go radość. Wycierpiał krzyż, to jest Hebrajczyków 12:2, dlatego że Duch Święty mu to objawił. On widział te światła, które się miały zapalić. Tą światłość, którą miała przyjść na cały świat w postaci e, dzieci Bożych, które miały się narodzić, z tej Jego śmierci. On to widział i to dało mu siłę, że na krzyżu po prostu on nie strzedł z tego krzyża, ale On tam wycierpiał ze względu na czekającą go radość. A więc Duch Święty przypomina nam pewne fragmenty, podpowiada nam, mówi nam, jego obecność i działanie w nas sprawia, że jesteśmy pocieszeni. I Duch Święty jest jak, jak matka, która pociesza swoje dziecko. Gdy coś się złego dzieje, gdzie dziecko biegnie do ojca czy do matki? Przeważnie do matki. Gdy się skaleczy, gdy coś tam nie, ten, nie wychodzi, przeważnie do matki biegnie dziecko. Bo ojciec to bardziej jest taki, od razu instrukcje, nie? wszystko na chłodno, a matka go przytuli, pocieszy. A wiecie, że Duch Święty w wielu miejscach zaimek osobowy jest rodzaju żeńskiego? Może nie wiedzieliście, ale, ale tak jest. Nie chcę tutaj jakiegoś nowego tematu wprowadzać, ale, ale rzeczywiście Duch Święty ma takie cechy kobiece. Wiecie, że Bóg ma cechy męskie i kobiece? Gdy Bóg stworzył człowieka, to powiedział: stworzył ich na podobieństwo nasze ich, czyli kogo mężczyznę i kobietę. A więc Pan Bóg nie może być tylko Męski, bo kobieta też jest odbiciem bożym. Więc Pan Bóg ma cechy męskie i żeńskie. Ale nie chcę tutaj rozwijać tematu, w każdym razie Duch Święty jest jak matka, która pociesza swoje dziecko, gdy coś złego się stanie. Chcę, żebyśmy właśnie to zapamiętali, że jego rolą jest pocieszanie. I to pocieszanie czy namaszczenie Ducha Świętego objawia się na dwóch frontach. Tak jak już to wspomniałem, to namaszczenie, które On nam daje, które uzdalnia nas do pewnych rzeczy, ono objawia się na dwóch frontach podczas ataku i podczas obrony. I zaraz to tutaj rozwinę. Kochani, jeślikolwiek mówimy o, kiedykolwiek mówimy o namaszczeniu w duchem, duchem świętym, czyli pewnego rodzaju też uzdolnieniu do pewnych rzeczy, musimy być świadomi, że to namaszczenie będzie nas prowadzić dalej, że to namaszczenie będzie nas prowadzić do tych, którzy są w potrzebie. Czytaliśmy o tym właśnie w Izajasza 61, gdzie jest mowa o Panu Jezusie, gdzie Pan Jezus już później to cytuje w Łukasza 4,18, gdzie jest powiedziane, że namasił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym jeńcom ogłosił wyzwolenie, tak? Tutaj mamy. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. A więc pan Jezus mówi, duch święty nade mną, przez to, co nie będę sobie siedział fajnie w domeczku, ale przez to, jeżeli jest to namaszczenie, to posłał mnie. To jest właśnie jak gdyby pierwszy front działania namaszczenia ducha świętego, aby zwiastować Ewangelię. Kiedy pan Jezus powiedział, że weźmiecie moc ducha świętego, to powiedział, że co, będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce świata. Nie będziecie sobie siedzieć spokojnie w Jerozolimie, ale będziecie mi świadkami. Będziecie po prostu e, rozgłaszać Ewangelię w mocy Ducha Świętego, burzyć, niszczyć warownie diabła. E, moc Ducha Świętego będzie się objawiać w Głoszonej Ewangelii. Będą znaki i cuda. Demony będą uciekać. Apostoł Paweł mówi, że przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. I taka manifestacja, e, czy powiedzmy takiej manifestacji towarzyszy ogromna radość w Duchu Świętym, kiedy ogromne pocieszenie, kiedy widzimy, jak e, Pan Bóg przyznaje się do Bożego Słowa, jak widzimy, jak Pan Bóg uzdrawia chorych, jak Pan Bóg po prostu używa nas, że ludzie są uwalniani z mocy ciemności, to przynosi nam niesamowitego powera, jak się to mówi, takiego pocieszenia, takiego wzmocnienia, radości wiele. Tak jak czytaliśmy, czytamy, kiedyś Filip zwiastował Ewangelię w Samarii, jest powiedziane, że było wiele radości w tym mieście, ponieważ tam się właśnie manifestowały te rzeczy. A więc świadek Pana Jezusa, będziecie mi świadkami, po pierwsze, ku natarciu, ku ewangelizowaniu. Ale świadek ma podwójną rolę i podwójne znaczenie dlatego, że słowo świadek w greckim martyros martyras. Oznacza nie tylko, że jest świadkiem, ale również jest męczennikiem. To jest to samo słowo martyras, męczennik. I tu chodzi o to, że po prostu Pan Bóg przez Ducha Świętego daje nam siłę również do tego, aby znosić wszystkie przeciwności, jakie nas spotkają w naszym życiu. Bo z jednej strony Bóg nas używa do tego, abyśmy ewangelizowali, abyśmy zgłosili dobrą nowinę, abyśmy zdobywali teren wroga, Szatana, abyśmy jeńców wypuszczali na wolność w mocy Ducha Świętego, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy wrogami diabła i e, on za wszelką cenę będzie stawiał przed nami kłody, różnego rodzaju przeszkody, prześ, prześladowania, i dlatego będziemy również musieli przygotować się na znoszenie przeciwności. Pan Bóg to przewidział. I dlatego, kiedy powiedział. Musi, weźmiecie moc Ducha Świętego, to miał również na myśli, że weźmiecie moc, aby się przeciwstawić tym wszystkim warowniom, czy powiedzmy tym atakom diabelskim na wasze życie. Bo świadek to jest ten, który musi znosić wszelkie ataki. Ale bez mocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie ich znieść. Dlatego to jest tak bardzo ważne. Bez mocy Ducha Świętego, pamiętacie, co się stało z Piotrem? Zaparł się trzy razy. Bo nie był jeszcze napełniony Duchem Świętym. E, tylko człowiek pełen Ducha Świętego, kiedy on później przeżył przez w Duchu Świętym raz ze stu, 120, to później, kiedy zaczęło się prześladowanie z powodu uzdrowień, z powodu e, znaków i cudów, kiedy wezwali ich przed Radę Starszych. E, Sanhedrin, to co on, jest powiedziane, że oni pełni ducha świętego, odważnie powiedzieli, że należy bardziej Boga słuchać aniżeli ludzi. Nie bali się, w ogóle nie bali się. Gdzieś ten strach minął, dlatego, że byli pełni ducha świętego. Jakże to jest bardzo ważne, żebyśmy zabiegali o tą pełnię ducha świętego, bo, bo my się zetchniemy prędzej czy później, a na pewno, kiedy. Yy, kiedy będzie pan bóg nas używał to na pewno się zetkniemy z konfrontacją może będziemy mieć spokój wtedy kiedy nas pan bóg nie używa w taki sposób jak chciałby ale do pewnego czasu na pewno przyjdzie taki moment gdzie zetkniemy się z konfrontacją dlatego że pan duch święty przekonuje nas że my żyjemy w obcym świecie boże słowo mówi w ewangelii Jana w 15 rozdziale 17 do 20 i może tylko skrócę. Yy, może jeden fragment tylko gdybyście byli ze świata, świat by miłował. Świat by was miłował. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Jeszcze jeden fragment Ewangelii Jana, 17 rozdział 14 i 15, ale też będę skracał. Świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. I Kochani, tu nie chodzi o to, żeby Pan Bóg nas zachował od złego, czyli od prześladowań, od jakiejś trudności w sensie yy, od, od wroga, ale żebyś, żeby nas zachował Pan Bóg od zejścia na złe drogi. I bez mocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie znieść presji tego świata. I chciałbym taki przykład właśnie podać odnośnie Szczepana w dziedzinie apostolskich. Czytamy o nim, że on był pełen łaski, mocy Ducha Świętego i czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. A więc człowiek pełen Ducha Świętego z jednej strony czyni cuda, znaki wielkie wśród ludu. I tak sobie pomyślałem, Wczoraj wieczorem, takimi przyszły myśli. Co by się stało z naszym miastem, w którym tu mieszkamy, z naszym krajem, gdybyśmy, gdybyśmy byli pełni ducha świętego, tak jak Szczepan, czy tak jak e, apostoł Paweł? Po prostu pełni ducha świętego i oczywiście. Też nie chcę, żeby to było źle zrozumiane, dlatego że namaszczenie, każdy z nas ma innego rodzaju, w tym sensie, że jest do innych rzeczy powołany i uzdolniony. Nie wszyscy są ewangelistami, nie wszyscy są, nie wiem, nauczycielami, nie wszyscy, nie wszyscy po prostu w taki czy inny sposób usługują. Każdy ma jak gdyby swój dział w tym namaszczeniu. Nie wszyscy robili to samo, co robił Szczepan, ale mówię, co by było, gdybyśmy byli wszyscy pełni Ducha Świętego, Jestem przekonany, że to miasto, nasze okolice byłyby przewrócone do góry nogami w MIG. W MIG. Tak jak Dzień Zielonych Świąt, Duch Święty stąpił na, na tych 120, jest powiedziane, że pierwsze kazanie 3000, drugie kazanie 2000, już mamy 5000, a w międzyczasie mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo się nawracało jest powiedziane, że było to tak potężne, że arcykapłani zaraz wystąpili, ponieważ zazdrość, zazdrość tych arcykapłanów i tych uczonych w piśmie była tak wielka, że nie mogli pozwolić na to, aby dalej się to rozszerzało. Ten ogień tak się rozszerzał, tak się rozszerzał, że po prostu nic nie było w stanie zatrzymać. Ale popatrzmy tu na szczepana. Z jednej strony niesamowite Boże działanie i chcę od razu powiedzieć, że to, to ma właśnie dwa oblicza. Jeśli chodzi o pełność Ducha Świętego, to nie jest tylko sam, sam high life, jak się mówi, i po prostu same superlatywy, same najlepsze rzeczy, które omijają e, jakieś trudności, ale również jest konfrontacja, konfrontacja z wrogiem, jest konfrontacja z przeciwnikiem. I to tak było w przypadku Szczepana, ponieważ nie, werset dziesiąty nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. To jest to namaszczenie. Jest powiedziane: Wy macie namaszczenie i wiecie wszystko. Ale w tym momencie właśnie, on miał to namaszczenie, w tym momencie. Kiedyś jeden z Ewangelistów mówi, że namaszczenie w jego życiu działa tylko wtedy, jak wyjdzie za kazalnicę i głosi ewangelii, głosi poselstwo Ewangelii, wtedy ma namaszczenie, ale przed nic absolutnie, kompletnie nic nie czuł. Po jak zejdzie, to mówi może. Dwie godzinki jeszcze na namaszczenie na, na czuje, a później już nic nie czuje i nie ma, nie ma żadnego natchnienia do tego, żeby cokolwiek e, zrobić. Ale mówi, kiedy wychodzi, w tym momencie właśnie przychodzi namaszczenie, i to jest też klucz do tego, żebyśmy nie czekali tylko na namaszczenie, bo tego namaszczenia możemy nie doświadczyć, dopóki nie pójdziemy e, i nie będziemy wykonywać to, do czego nas Bóg powołał. Ja często tak doświadczałem w moim życiu właśnie, że człowiek po prostu no, nieraz ma jakieś obawy, nie wie co powiedzieć, ale do momentu, kiedy zacząłem mówić, dopóki nie zacząłem mówić, kiedy zacząłem mówić, to po prostu słowa moje zaczęły wypełniać się treścią, którą nigdy wcześniej sobie nie ułożyłem, mówię, Najlepszego kazania bym tak nie ułożył, jak w to, co w danym w momencie dane mi było powiedzieć. I przekonałem się, że te słowa, które mówią, że to Duch Święty Wam da słowa, są absolutnie prawdą. Że my nie musimy się naprawdę przygotowywać, nie wiem, wszystko mieć na, na kartersce spisane, ale po prostu możemy. Polegać i powinniśmy polegać na tym, że Duch Święty będzie używał naszych słów i będzie trafiał w dziesiątkę do tych potrzeb, które są przed nami. Ja to doświadczałem w więzieniu, ilekroć miałem możliwość tam jeździć. Nigdy nie przygotowywałem jakiegoś kazania, ale jak wychodziłem z tego więzienia, wiem, że przynajmniej jedna osoba była zbudowana, czyli ja. <laughs> nie, naprawdę wiem, że to było niesamowite Boże działanie i Oczywiście dobrze jest, jeśli się przygotowujemy, ale chcemy polegać cały czas na Duchu Świętym. A więc Szczepan z jednej strony był używany przez Boga, ponieważ Duch Święty działał w nim w taki sposób, że po prostu on tego nie mógł sobie zatrzymać dla siebie. To go rozpierało i, i wypychało, żeby cośkolwiek robić, bo on by tego nie mógł wytrzymać, żeby po prostu sobie to zachować dla siebie. To obdarowanie, które Bóg mu dał, po prostu było w kierunku ewangelizowania, modlenia się o chorych, yy, 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 sprzeciwiania się mocą ciemności, wyzwalania ludzi. Jest powiedziane tutaj, czynił wielkie znaki i cuda. Wielkie znaki. To nie są jakieś takie malutkie, ale wielkie znaki i cuda. A więc musiało być namaszczenie wielkie nad jego życiem. Ale chcę powiedzieć również, że była druga strona medalu, kiedy przyszły sprzeciwy. Szczepan również miał namaszczenie do tego, żeby się, żeby się przeciwstawić tym wszystkim presjom, które przyszły. Ta presja śmierci. Kiedy już wiedział, że będzie ukamionowany, że jego śmierć nadeszła, on wcale nie panikował. Ani troszkę. Jest powiedziane, że jego oblicze było jak oblicze anielskie i gdy zobaczył spojrzał w niebo zobaczył chwałę bożą i widział Jezusa stojącego i chwałę bożą Jezusa stojącego po prawicy Bożej czy mając takie audytorium mogło coś Szczepana pokonać czy mogło go coś złamać czy mogło go po prostu y, zgiąć w taki sposób że on powiedział dobra odwołuję wszystko nie on zobaczył taką chwałę, której nikt tam nie widział. Po prostu, gdy oni to usłyszeli, oni zaczęli krzyczeć, oni nie mogli tego znieść. Ta obecność była tak mocna, i dlatego im większe prześladowanie, im większe albo inaczej im większe namaszczenie, tym większe prześladowanie, ale też im większe prześladowanie, tym więcej Bożej Chwały oglądamy w naszym życiu. Nie musimy się bać w takich okolicznościach. Bóg nas zapewnia, że jest z nami, że przypomina nam obietnicę, żebyśmy się nie lękali, tak jak w listach, w objawieniu świętego Jana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. W Ewangelii Łukasza mówi Pan Bóg, lecz ich włos z głowy waszej nie spadnie. To też w takich chwilach konfrontacji, kiedy was będą prześladować. Albo w pierwszym liście Piotra 1,6 weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuseni bywać się różnorodnymi doświadczeniami. A więc widzimy, że Pan Bóg daje nam moc Ducha Świętego po to, abyśmy po prostu byli, e, pracowali na dwóch frontach. To jest e, w natarciu i w obronie. W natarciu i w obronie. Zarówno Pan nas wyposaża do tego, aby ewangelizować, zanosić dobrą nowinę, głosić Ewangelię, modlić się o chorych, o różne potrzeby, ale również kiedy trzeba, kiedy musimy się bronić, kiedy wiemy, że tylko Duch Święty może nas wyrwać z różnych sytuacji. A więc, kochani, tak krótko Wam powiedziałem o, o Duchu Świętym, który tych sytuacjach, które przeżywamy poprzez jego obecność albo poprzez to co on robi w naszym życiu, jak nas prowadzi, przynosi do naszego życia niesamowite pocieszenie. Po prostu nie ma większej radości jak widzieć ludzi, którzy się nawracają, którzy są wyzwoleni, którzy są uzdrowieni. No nie ma większej radości. To nam do, do, dodaje takiego kopa, że tak powiem, takiego powera, że to nas nakręca. Całe nasze życie jest właśnie nakręcane przez to, że Duch Święty w nas działa, że nam pokazuje te rzeczy, że to się dzieje, że warto, warto po prostu polegać na Duchu Świętym, być Mu posłusznym, ponieważ to, co przeżywamy, i to nie tylko to, bo, wiecie, to są takie rzeczy tutaj na Ziemi, ale ja nie powiedziałem, że Duch Święty również jest tym, który objawia głębokości Boże. I on nam po prostu pokazuje, tak jak pokazał rąbek nieba Szczepanowi, tak samo nam pokazuje te rzeczy. Jest, jest, to napisane, jest to napisane, bo nie czytałem tego, w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale w siódmym wierszu, że głosimy mądrość nie tego świata, której uczeni, ale to jest, to jest mądrość tajemna, zakryta, którą przed wiekami przeznaczył Bóg ku naszej chwale. I jest powiedziane, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało. To Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. I jest powiedziane tam, że Bóg nam to właśnie obie. A może przeczytam, bo nie chciałbym tego tak z pamięci e, cytować. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż duch bada wszystko przez Ducha Świętego, tak? Nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg? Nikt nie poznał, tylko duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Kochani, te głębokości Boże, duch święty nam objawia, ponieważ tylko duch święty może nam objawić Boga. Tylko duch święty. I. I to jest takie niesamowite, że, że Bóg po prostu zaplanował, że będzie z nami właśnie przez Ducha Świętego teraz na tej ziemi. To jest era Ducha Świętego. I On przychodzi przede wszystkim jako pocieszyciel. On po prostu w każdej sytuacji nam daje takie pocieszenie, że się nam chce żyć, że nie chce się nam rezygnować, ale chce się nam żyć. To jest to pocieszenie. Dlatego jest pocieszycielem. Zawsze cokolwiek przeżywamy, on przychodzi do nas i mówi: Nie martwcie, dasz radę. Popatrzcie na tą obietnicę, popatrzcie na tą, popatrzcie na tą, popatrzcie na tą. Przypomnij sobie to, przypomnij sobie tamto. Popatrzcie się, kiedy e, apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w dziesiątym rozdziale bodajże, jest tam powiedziane, że przypomnijcie sobie. Jak zaraz po Waszym oświeceniu, czyli po Waszym nawróceniu, wytrwaliście w licznych zmaganiach waszych, albo to, gdy cierpieliście razem z tymi, którzy byli prześladowani, albo radowaliście się, gdy zabrali wam wasze mienie, wiedząc, że macie lepszą majętność w niebie. Przypomnijcie sobie to. I jest później powiedziane, albowiem wytrwałości wam potrzeba, albowiem jeszcze tylko chwila, przyjdzie ten, który przy, ma przyjść. I to jest takie niesamowite, że po prostu y, takie przychodzi pocieszenie i Pan Bóg w, przez Ducha Świętego nam przypomina pewne sytuacje z dalszego życia naszego, z, z wcześniejszego naszego życia i pokazuje nam sytuacje, w których żeśmy wtedy wytrwali, to mówi, no to teraz też wytrwaj teraz też jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść. Wytrwaj, bo to jest naprawdę chwila. To nasze życie to jest chwila. A więc przedstawiłem wam Ducha Świętego od, od tą naturę, jak gdyby jako pocieszyciela, że to jest niesamowite działanie pocieszające nas i Kochani, dzisiaj to jest takie bardzo ważne, dlatego że zewsząd docierają do nas złe informacje. Zepsucie, obojętność. To, co się teraz odnosi pandemii, pandemii, ja mówię pandemia, plany globalistów, to wszystko nas może jak gdyby zniechęcić. I gdy będziemy się tym za dużo słuchać tych rzeczy, to po prostu no, może w nas coś zgasnąć. Ja muszę powiedzieć, że, w, że złapałem się na, tych, na, 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 na tego typu sytuacjach, dlatego że troszkę za dużo tych rzeczy słuchałem, z różnych jakichś źródeł, takich niezależnych, i powiem wam, że na, nawet mnie deprecha zaczęła brać, mówiąc tak, sloganem, Deprecha mnie zaczęła brać. Gdy patrzyłem na to, co, co, co się dzieje, co ma przyjść jakie to jest wszystko zakłamane i tak dalej. Po prostu zacząłem się tym wewnętrznie, oczywiście nie zgadzać się z tym wszystkim, ale nawet depresja mnie zaczęła brać. I w pewnym momencie po prostu tak ukląkłem przed Bogiem i naprawdę musiałem spędzić długi czas, żeby, prze, żeby to po prostu przezwyciężyć. I wtedy na nowo przyszła taka niesamowita taki Impuls od Ducha Świętego, tak radość, mówi: Nie masz się tu czego martwić. To wszystko jest chwilowe. Ja jestem tym, który czuwam nad wszystkim. Bądź tylko blisko mnie, nic więcej. Bądź blisko mnie, ja cię przeprowadzę. Moja obietnica, że was nie opuszczę. Jest taka sama. Moja obietnica, że moje przymierze z Wami jest wieczne przez krew Jezusa Chrystusa i że przez to przymierze e, Was ochronię, tak jak ochroniłem Egipcjan, którzy przechodzili przez, e, przez e, kiedy Anioł Śmierci przechodził, właśnie ta krew baranka chroniła ich, tak samo krew mojego syna Jezusa Chrystusa Was będzie chronić. To jest to, co, czego się macie uchwycić. Bo wiecie, człowiek już zaczął troszkę panikować w pewnym sensie i może jakieś zapasy robić no na początku. To już tak nawet zrobiliśmy, bo się człowiek bał. Prawda? To może jakieś zapasy trzeba zrobić. Ja nie mówię, że to jest złe. Może i dobre, ale nie możemy żyć w strachu. Kochani, to co może zmienić obecnie to, co się dzieje na świecie, a wiemy, że... Złe rzeczy się dzieją. Nawet wczoraj czy dzisiaj, już nie wiem kiedy, też słuchałem, w jaki sposób ma się rozwijać ta machina zła. Nie będę tego tutaj mówił, może, ale po prostu w jaki sposób ma się usankcjonować bezprawie w sposób prawny na całym świecie. Jak, jak to wszystko idzie. A więc, dużo rzeczy jest. Ta fala zła jest bardzo, bardzo silna i będzie przybierać na sile. Bardzo będzie przybierać na sile. Musimy być tego świadomi, kościele. E, myślę, że jesteśmy świadomi, ale chcę Wam powiedzieć, że to, co powstrzymuje tą tamę zła, to jest właśnie obecność Ducha Świętego w Kościele. Amen. Obecność ducha świętego w kościele. Śpiewaliśmy tą pieśń. Większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. I diabeł nie może was tknąć. Jest napisane: zły nie może was tknąć, nie może was pokonać. Choć w pewnym okresie jest powiedziane, że kiedy już będzie Antychryst, jest powiedziane, że będzie danemu będzie zwyciężać świętych. Ale to będzie bardzo krótki okres. Natomiast to, co Go powstrzymuje teraz, to jest właśnie moc Ducha Świętego. I, I dlatego jest powiedziane to w Bożym Słowie zresztą, że On nie może przyjść, dopóki ten, który powstrzymuje, a więc Duch Święty przez Kościół nie zejdzie z pola. To my jesteśmy tą tamą dla tego zła, ale my musimy być pełni Ducha Świętego. Musimy wołać o pełnię Ducha Świętego, żeby po prostu On nas napełniał. I żebyśmy, żebyśmy byli po prostu pełni Ducha Świętego. Kończąc, chcę powiedzieć tylko, że ta pełnia Ducha Świętego e, to jest dla dwóch rodzajów ludzi. Dla tych, którzy jeszcze nie przeżyli e, napełnienia Duchem Świętym, e, ale się nawrócili do Pana, ja mówię, że to jest naturalny, jak gdyby naturalna e, kolej rzeczy że teraz, kiedy jestem nawrócony do Pana, kiedy oddałem Mu swoje życie, oddałem Mu wszystkie grzechy, odwróciłem się od starego życia, to teraz po prostu to napełnienie Duchem Świętym to jest moje dziedzictwo, to jest coś, co po prostu bez czego absolutnie nie mogę żyć. Coś, co Pan Bóg mi obiecał i po prostu muszę iść i wziąć. Wiecie, kiedy ja się dowiedziałem o tym, że będzie modlitwa o chrzest Duchu Świętym, byłem, miałem wtedy Powiedzcie mi, w którym roku było stan, zniesienie stanu wojennego? W 1983 czy drugim. Nie wiecie, tak dawno to było. <grym> w tym dniu właśnie dzień przed. To było 22 lipca, na pewno, ale nie wiem, który rok. Albo trzeci, albo drugi. W, chyba drugim, tak? W tym dniu właśnie, 21 z noc na 22, mieliśmy modlitwę w Głębieczku w Wiśle o Krzest Duchu Świętym. Ja miałem wtedy 13 lat. Wiecie, ile ja wiedziałem o Duchu Świętym? No tyle, co nic. A wiecie, ile mieliśmy wykładów na temat Ducha Świętego? No tyle, co nic ile było przygotowania do tego żeby przyjąć Ducha Świętego no powiem wam może z 15 minut poszliśmy ja mówię będzie modlitwa więc ja też idę no my poszliśmy było nas tam może z 20 osób którzy chcieli aby się modlić o nich usiedliśmy do stolików najpierw i wtedy bracia którzy byli z nami pytali się mówili tylko to czy Mamy czyste serca. Czy chcemy, aby Duch Święty nas wypełnił? Ale pamiętajcie, Duch Święty przyjdzie tylko na czyste serca. Tam, gdzie jest czyste serca, tam, gdzie nie ma czegoś ukrytego, jakiegoś grzechu i tak dalej. Zobaczycie, Duch Święty przyjdzie. I to, było, I to było tyle. Nic więcej. Modliliśmy się, żeby nas Pan Bóg oczyścił, i później była modlitwa. Staliśmy w kole. I słyszę po kolei, niektórzy modlą się już językami, przeżywają, ja jeszcze nie, a wtedy bardzo, no taki byłem już niecierpliwy, ja mówię, no to ja muszę Panu Bogu pomóc jakoś, nie? I tam jakoś zacząłem coś tam wypowiadać, mówię, ale mówię, nie, nie, no co ja, ja się, to, to nie jest w ogóle, to jest ze mnie, ja tego nie mogę, takiego czegoś nic, Panu Bogu pomagać. Po prostu tak się... Wyciszyłem i po prostu nagle, 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 tak jak w Dzień Zielonych Świąt, nagle przyszła taka fala miłości, taka fala chwały, że po prostu, no po prostu zacząłem Boga uwielbiać, nie potrafiłem swoim językiem, po prostu nie dało się, taka fala przyszła, że zacząłem wielbić Boga innymi językami. Wydaje mi się, że to był piękny angielski, bo to było tak płynne. Nie wiem, co, jaki, ale podobne do angielskiego na pewno. To było tak płynne i tak piękne, że ja odczuwałem tą Bożą obecność i mówiłem: Boże, to jest niesamowite, jaki Ty jesteś dobry, że Ty jesteś tak blisko mnie, że Ty mi dajesz przeżywać po prostu obecność swoją. I, i to była cała moja edukacja, jeśli chodzi o Szes Duchu Świętym. Dlatego mówię, że dzisiaj. Nie potrzeba jakichś wielkich wykładów, chociaż my robimy tutaj wykłady i zachęcamy do tego, aby po prostu zapragnąć. Ale kochani, najważniejsza rzecz, jeżeli masz czyste serce, to Duch Święty jest Tobie oddelegowany, jest obietnica, że to jest dla Ciebie i dla dzieci naszych aby moc Ducha Świętego nas wypełniła. Kochani, kiedy człowiek się nawraca, też otrzymuje Ducha Świętego, jest ponieważ zapieczętowany jest Duchem Świętym, tak? Bo bez Ducha Świętego nie potrafimy się na nowo narodzić. Ale chodzi o pełnię Ducha Świętego, o tą moc, o ten dunamis, jak jest napisane, weźmiecie dunamis, abyście byli moimi świadkami, abyście się nie, się nie musieli bać. I dlatego... To jest jedna strona, natomiast dla, dla nas, którzy już przeżyliśmy to jakiś czas temu, myślę, że trzeba sobie przypominać, że przeżycie tam ileś lat temu Ducha Świętego to piękna historia, ale my musimy dbać o to, aby ten ogień cały czas pielęgnować sobie, aby nie dopuścić, aby on gdzieś tam zagasnął. Dlatego, że to jest możliwe i to nie jest jakieś nie wiem, nieodwracalne, dlatego że apostoł Paweł powiedział do Timoteusza: Tymoteuszu, roznieć na nowo dar łaski, który został ci udzielony, dar ducha świętego. Bo nie ma darów ducha świętego, jeżeli człowiek nie jest pełen ducha świętego. Roznieć na nowo, rozpal, rozognij ten ogień, który jest w tobie. Jest tam oryginalna napisane, który jest w tobie, ale on jest tam gdzieś przytłumiony, przygaszony. Roznieć, roznieć na nowo. I, I to jest dla nas takie wezwanie, abyśmy pozwalali duchowi świętemu, aby po prostu przychodził. Ale musimy też popatrzeć, czy czasem nie jest coś, co po prostu go zatamowało. Tak jak żeśmy mieli słowo w niedzielę przez brata Sebastiana, gdzie tam powiedziane było o tamach dla ducha świętego. Nieposłuszeństwo na przykład, czy jakieś rzeczy. Które, które bierzemy do naszego życia i, i po prostu chodzimy z nimi, z jakimś grzechem po prostu. I musimy się tego pozbyć, bo wtedy możemy, tak jak, aposto tak jak psalmista Dawid powiada: Panie, oczyść moje serce i przywróć mi radość, przywróć mi radość zmawienia i odnów. Mnie swoim duchem, tak? W Psalm 51 może przeczytam ten fragment. I powiada później: Czyste serce stwórz we mnie, O Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego, i nie odbieraj mi swego ducha świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Widzicie, cały czas mówi: oczyść moje serce, i odnów mojego ducha bo Duch Święty jest święty i nie może przebywać tam, gdzie jest, nie ma świętości w naszym życiu. Dlatego bardzo tego potrzebujemy, aby rozniecić tą społeczność z Duchem Świętym, zaprosić Go za stery naszego życia, aby nas prowadził, aby, aby my często mamy dużo swoich planów i nie pozwalamy Mu, aby On nas prowadził. Jest powiedziane, że to Duch Święty nas prowadzi. Gdybyśmy, gdybyśmy tylko Słuchali Ducha Świętego. Każdego dnia, co mamy robić, nasze plany gdzieś dali na bok, ale słuchali Ducha Świętego. To mówię Wam: nasze życie byłoby, nie, byłoby niesamowicie obfitsze, bogatsze, szczęśliwsze. Bylibyśmy bardziej w tym życiu radośni. Ponieważ widzielibyśmy jego prowadzenie. Dlatego chcielibyśmy się całkowicie poddać prowadzeniu Ducha Świętego i nawiązywać, mieć społeczność właśnie z Duchem Świętym, zapraszać go do wszystkiego, co robimy, aby on kierował naszym życiem. A on jest pocieszycielem. Takiego Wam chciałem dzisiaj przedstawić i zachęcić, już będziemy się modlić. Eee, może powstańmy, kochani. <laughs> Chcę Was zachęcić do tego, aby na nowo rozpalać Ducha Świętego, bo większość z nas już przeżyła Ducha Świętego. Żebyśmy sobie przypominali te czasy, może kiedy we wczesnych nawróceniach, kiedy, kiedy mieliśmy tą gorliwą pierwszą miłość, kiedy nie wyobrażaliśmy sobie czegoś innego. Dlatego powinniśmy zabiegać o to, aby, aby pilnować, aby dolewać tego oleju do naszych lamp. Aby, aby te lampy mogły świecić. Chcielibyśmy prosić Pana dzisiaj, aby nas dzisiaj na nowo e, ożywiał, ożywił, abyśmy mogli wzniecić, wznieść ten ogień Ducha Świętego w naszym życiu. Może są rzeczy, które Ci Pan Bóg pokazuje, mówi: Za dużo oglądasz rzeczy w, w telewizorze czy w internecie, to Twoje myśli po prostu gdzieś, Twoje myśli odchodzą, masz tyle spraw. Tyle załatwień. Dzisiaj, kochani, mamy takie udogodnienia, a mamy coraz mniej czasu, ponieważ jesteśmy rozpraszani. To jest, to jest po prostu podstawowa rzecz, która przeszkadza nam, że nie możemy się skupić na Duchu Świętym. Rozpraszanie. A więc chciejmy prosić Pana, aby nam dał taką dyscyplinę w szukaniu Go, wstawaniu rano, wcześnie, czy w południe, czy wieczorem, kiedykolwiek. Niechby On był tym kierownikiem, tym przewodnikiem naszym, tym, który nas prowadzi. A Ty, który jeszcze nie przeżyłeś, czy nie przeżyłaś napełnienia Duchem Świętym, przyjmij tą obietnicę jak dziecko, z prostą, dziecięcą wiarą. Jeśli Twoje serce jest czyste serce, nie, Pan Bóg nie pokazuje Ci niczego, to nie ma żadnych przeszkód, żebyś nie, przy, nie przyjął Ducha Świętego. Chcia im. Chciej zabiegać o to, aby. I prosić, tak jak jest powiedziane, o ileż bardziej Bóg da ducha świętego tym, którzy go proszą. Jeśli my, jako rodzice, dajemy dzieciom dobre rzeczy, o ileż bardziej Bóg. Dlatego chciejmy, chciej, chciej prosić. Panie, ja chcę pełnię Twoją. Ja chcę przeżywać Twoją pełnię. Pełnię Ducha Świętego. Chcę mieć to namaszczenie, które przeznaczyłeś dla mnie, aby wykonać to, do czego mnie powołałeś. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że możemy dzisiaj być na tym miejscu i nie tylko chcemy rozważać o Tobie, o, o Duchu Świętym, nie chcemy rozważać i mijać się z celem, tak jak faryzeusze, którzy myśleli, że w, pismach, że w pismach o Tobie mówią, ale do Ciebie nie chcieli przyjść. My nie chcemy się rozminąć z sobą, Duchu Święty. My chcemy Cię zaprosić do naszego życia, abyś mógł swobodnie działać w naszym życiu, abyśmy mogli doświadczać wspaniałego Twojego prowadzenia, Twojego pocieszenia, radości, entuzjazmu z tego tytułu, że Ty nas prowadzisz, nawet w tych najmniejszych, najdrobniejszych szczegółach. Chcemy polegać, Panie, na Tobie, nie chcemy polegać na własnym rozumie, nie chcemy polegać na własnych zdolnościach. Bo Tyś powiedział, że nie dzięki mocy i sile, ale dzięki Duchowi Twojemu to się stanie, Panie. Wszystko, co chcemy czynić, chcemy z mocą Ducha Twego Świętego, ponieważ czasy, w jakich żyjemy, są tak trudne, Panie, że my potrzebujemy mocy Ducha Świętego, do żniwa, ale również chcemy mocy Ducha Świętego, aby się ostać, Panie, w tym świecie. Prosimy Ciebie, Boże, abyś nas wypełnił na nowo, aby nasze serca pałały, Panie, tą gorliwością, Panie, i tą pierwszą miłością. I abyśmy, Panie, mogli doświadczać Ciebie, Panie, w naturalny sposób. Hallelujah, Abyś wypełniał nasze wnętrza. Hallelujah, Jezus. Aby owoc i dary Ducha Świętego również przez nas mogły się manifestować. Prosimy Ciebie o to, Boże Wszechmogący. Prosimy Ciebie o wszystkie dary Ducha Świętego. Panie, Ty jesteś bogatym, ale dla tych, którzy Cię wzywają, bogaty dla wszystkich, którzy Cię wzywają, którzy Cię proszą. Dlatego my chcemy Cię prosić, Panie, wylej swego Ducha w obfitości na, na nasze życie, na nasz cały zbór, Panie. O, wylej, Panie, abyśmy mogli się na każdej chwili, kiedy się zgromadzamy, mogli się radować, cieszyć z tego, co Ty czynisz pośród nas, Panie, i tam, gdzie jesteśmy w tym świecie, co Ty czynisz pośród nas, przez nasze ręce, przez nasze ust, usta, Panie. Prosimy Ciebie, abyś Ty działał, abyś, Panie, błogosławił, abyś miał w nas na tyle miejsca, żebyś miał całkowitą swobodę w naszym życiu, abyśmy Cię niczym nie ograniczali. Panie Duchu Święty, zapraszamy Ciebie do naszego życia. Przyjdź, przyjdź jak. Jak przyszedłeś w Dzień Zielonych Świąt, przyjdź, Panie, do naszych serc, rozpalaj nasze, nasze, nasze serca, Panie. I prowadź nas, Panie. Halleluja. Chcemy polegać na Tobie, a Ty jesteś naszym pocieszycielem. Ty jesteś naszą zapłatą, Panie. Ty jesteś wszystkim, czego potrzebujemy, Panie. Halleluja. W tym świecie, Panie, potrzebujemy Twojego prowadzenia, Twojego działania. I dziękujemy Ci, że Ty, Panie Jezu, powiedziałeś, że nie zostawisz nas sierotami, ale że będziesz z nami. Dziękujemy Ci za to, Panie, i chcemy całego serca polegać na Tobie, Duchu Święty. Chwała Tobie, Panie. Hallelujah. Rozpalaj nasze serca. Hallelujah. Hallelujah. Gloria, gloria, gloria.